tak w skrócie mówiąc, popsuła mi się kuchenka, po prostu robiłem obiad, wywaliło wszystkie korki, taki późny obiad robiłem, prawie przed kolacją, wywaliło wszystkie korki, nie wiedziałem od czego, zacząłem wyłączać pomału wszystko, okazało się, że jednak kuchenka, czyli nic nie zrobię, ale nie, może coś się uda. Odpaliłem grilla, ale odpalałem grzewkami różnego rodzaju. Odrzucę, żeby zaczęło się. Tu już patelka stoi. Nie wiem, czy widać. Są pieczarki, one już były zrobione prawie. Ale zanim to wszystko ogarnąłem, bo to troszeczkę zeszło mi, wystygły. Mówię, tylko podgrzewam troszkę, żeby cebula jeszcze doszła. Ziemniaki zdążyły się ugotować, ale tutaj mam, jak widać, takie schabowe, nie ze schabu, a z piersi kurczaka. Chcę pociapciać w mąkę na talerz i na patelnię. Tu jest bigos, też jeszcze podgrzeję. Ziemniaczki są, ale to one już są wystygnięte, nie? Trudno, no. Takie życie, taki los. Mam jeszcze kalafiora, który też zdążył się ugotować. No ciepły tak, ale nie jest do zjedzenia za zimny. Więc co? Powkładam to wszystko. Trochę będzie takie obsuszone na tym talerzu. Nie szkodzi. Stawię patelnię tam na grilla. Ona się zagrzeje, olej się zagrzeje, już jest nalany. No i zacznę smażyć. Słabo widać. Mam latarkę. Czyste rączki mam, właśnie myłem. No i pokażę, jak to. A jest popieprzony, nie? Tylko taki schaboszczak. Nie wiem, jak jedną ręką się udaje robić to tak, ale zrobię. No takie druciarstwo dzisiaj wyszło inne, że muszę bushcraftowego bardziej. Nie wiem, co znaczy bushcraftowy, ale to taki survival tak zwany. Survival to ja mam tu codziennie. No i taki, on jak poleży, to jest taki bardziej przyschnięty. Ale co tam, są posolone, pieprz jak widać jest dużo nawet. To samo ta panierka jest, dodałem troszeczkę przypraw, też z solą. No to wtedy jest taka inna ta paniereczka. Oj. Pokazuję, jak gotować, a w głowie mam, jak to naprawić. Nie wiem, rozkręcę kuchenkę i zobaczę, któryś kabelek się po prostu musiał obluzować i dotykać innego, albo już tłuszcz. Ona jest dość stara, więc prawdopodobnie tłuszcz, jak wiele razy mi się to zdarzało, jak jeździłem do kogoś coś tam zrobić i a może kuchenkę zobaczysz, no to często musiałem wymienić jakieś części. No to przeważnie to były nie palniki, one się nie psują. Palnik się nie psuje, psują. Znaczy, że nie zdarzyło mi się, żeby się sam palnik zepsuł. Tylko termostat tak zwany. Ten kureczek, co pokręcamy. O, to główienko tam z tyłu jest taki kwadracik. Ono jest całe okablowane i tam jest tłuszczu. Tyle, że w głowie się nie mieści. No i ten tłuszczak umyjemy. Prawdopodobnie uda nam się tą ustereczkę usunąć. Ale mówię prawdopodobnie, bo udało mi się tak 3 razy. Nie trzeba było. Raz walnął po prostu piekarnik. Piekarnik. Nie grzał. Nie wywalało korków. Po prostu nie grzał. Oj, paliła się spiralka. Zamówiłem w internecie, na tych sklepach wszystkich, co tam są podane. I jakieś 6 funtów, 7 funtów. No tak, trzeba było przez ten czas nie piec, nie? No jak ktoś zaczął, wstawił placka, no to trudno, bo już ten placek też do wyrzucenia. Ty patrzcie, zabrakło mi. Muszę rękę umyć. No kto by pomyślał, my ta ręka już dosypałem. Widać, jak to się... No, na czym skończyłem.
I trzeba było poczekać tam te 4 dni, aż od zamówienia, bo to weekend było, że... Ale przyszło, przyjechałem, przykręciłem wieczorem, nie było problemu. Trochę smród jest na początku z nowej spiralki tej, co grzeje, ale piekarnik, ale to troszeczkę się odgrzało i było dobrze. Z tego fajnie by było zrobić takiego placuszka, no ale trudno. Idę do grilla, zobaczę, stawić patelnię z olejem. Słabo to widać, jak widać. Tu jest patelnia z olejem. Nie wiem, z której strony można ją podświetlić, żadnej. Wieczarki są cieplutkie, no ale teraz tak, mogę obniżyć troszeczkę ten ruszt. To jest po prostu drewno rozpalone. Mogę obniżyć ten ruszt, ale wolałbym, żeby nie przejarywało tak ostro. Mam tego drewka trochę, tutaj rozpałkę wziąłem tak samo. Oświetliłem to wszystko, ładnie wygląda, ale mi jest potrzebne jedzonko, a nie ładny wygląd. No i ta moja lampeczka też słabo świeci. Zabieram te swoje schaboszczaki, no i grzeję do smażenia. Pokażę, jak to wychodzi, jak wygląda. Na razie się tylko tam grzeje. No sorry, wybaczcie, trzeba dać sobie jakoś radę. Trochę mi wygasło. Stasiu zadzwonił i... Wiecie, Stasiu ze wsi, tak się rozgada, zapytam się, nic się nie dzieje i takie tam. No i to wygasło. Tu jest patelnia i... Może będzie coś zauważać. Nie wiem, nagrywam z telefonu, więc nie mam pojęcia, jaki telefon dobrze nagrywa w ciemnościach. No płomienie są ekstra. Ten akurat daje radę. Właśnie grzeję sobie olej. Pieczarki już odstawiłem. Chodzi o olej, żeby usmażyć sobie właśnie te kotleciki. Pokażę wam, jak smażę. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Staram się coś tu podłączyć, jakieś światełko, ale no nie wiem. Może uda się. Zgasły też moje świeczki. Ta jest ok. Ta jest ok, no ale tutaj powygasały mi, więc mam je w słoiczkach, jak widać. Słoiczki pięknie świecą. Tak na moje oko to jest wszystko ok. Najgorsze jest właśnie... Czemu zgasły? Może to takie stare albo taniochy. O, wrzucę. Lubię w słoiczkach postawić. To też jest takim przykryniem. To był klosz od Żyrandola. No ale ładnie sobie daje radę. No, marzy się, piecze. Ja cię piecze. Grzeje. Nieźle. Nawet fajnie dość. Wiecie co, ja dorzucę jeszcze drewek takich nieszczelających, bukowych, ale też się ładnie palą. Wypalają się jak nie. No i zaraz przejdziemy do smażenia kotletów. Nie jestem głodny. Byłem u siostry, u szwagra i zjadłem gołąbki. I mi to na jakiś czas na pewno wystarczy. Tylko nie wiem, czy to jest, żeby olej się nie zapalił. Dobra, lecę po kotlety. Będę to sprawdzał. Jak widać, smażą się już kotleciki. Zrobiłem to dość szybko, gdyż zauważyłem taki niebieski dym na... Na nich. Ale to... O, teraz widać. Na oleju. Ale nie mam czym przewrócić. A nie, mam. Dobra, spoko. Będę przewracał jedną ręką. Jak je wkładałem, trochę oleju się ulało tutaj gdzieś mi na dół. Ale spoko. W końcu to olej tylko. Mam drugą lampkę na czołówce. Ale chyba nie świeci. Nie wiem. Nie, coś tam daje. Bardzo słabo. O, widać. Przykleiłem na taśmę maskującą.
No spoko. Smażą się, jak widać. Już można je przełożyć przecież. Ten był pierwszy, to pójdzie pierwszy. Ały. To brązowy się zrobił. Słuchajcie, kuchnia tak nie może. Kuchnia ma ograniczenia przecież. Ograniczenia temperatury. No, niezłe, niezłe. Kurczę, nie wziąłem talerza. Zaraz przyniosę talerz. Już dochodzą kotleciki. To żółte to jest margaryna. Dałem margaryny, żeby były troszkę tłuszcze, jeżeli chcą się smażyć. Już podświetlam. Tak wygląda moja kuchnia. Zaraz będę wyciągał. No, w sumie już powinienem. Najgorsze jest to, że ten grill ma dziurę, nie? Wypaloną. I te węgielka spadają akurat do drewienek, co ja mam tam podłożonych. Nie róbcie tak w domu. To znaczy, każdy musi dać sobie jakąś radę. Oj, przekładam już je. O, troszeczkę widać. Dobrze, to ja je przełożę. Dajmy chwilę, bo się słabo troszeczkę pali. O, może teraz będzie bardziej widać. Słabo się pali, więc dorzuciłem. No bo to jest takie jecznicowate, nie? Jecznicę zrobisz, ale upiec nie upieczesz, a gdzie spać? Patelnia się już olejem napełniła. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe. Jeść mi się chce. Jedna, jak widać, jedna lampeczka bardziej daje, druga daje słabiej. No, nie lubię dymu. Już to się rozpala. Ja już mogę wrzucić, żeby się nie przypalało tak jak zawsze. Jak przed chwilą. O Jezu, jakie to ciężkie. O, dobrze. No i w domu. Sorry, wybaczcie. Nie wszystko da się zauważyć. Ale... O, wrzuciłem drugi. Wiem, to jest duży olej. Tak się nie je, ale to jest olej roślinny, wysokotemperaturowy. Takiej temperatury tutaj nie ma, więc nie powinien wytwarzać żadnych... Jeść mi się chce po prostu. Nie będę nic mówił. Tak to wygląda. Tak wygląda w podświetleniu. Tu są już zrobione. Z dachu można zauważyć, że kapie mi troszeczkę, gdyż on był zamrznięty całkowicie. Troszeczkę starłem tej wilgoci, no ale jak to wilgoć, no. Raz jest, raz nie ma, no raczej dalej skapuje. Nie jest źle, tylko że się nie pali za bardzo. Gdybym obniżył, ale już będzie. Widać patelnię? Gdzie jest patelnia? Widać. Zobaczcie, można dać sobie radę. Polak potrafi. A jest mróz, bo... Nie wiem, chucham to... To widać. Mam nadzieję, że będzie muzyczka do tego. To sobie posłuchacie muzyczki. Bardziej niż moich dywagowań dziwnych tam. Ładnie się smaży. Tak widzę, nie jest źle. Ale już był za bardzo podgrzany, mi się wydaje, także już. Ale usmażę to, co jest. Nigdy tak nie robiłem, więc to jest mój pierwszy raz. Więc robię to w takiej oto atmosferze. Nie wiem, czy widać. Są moje truskawki wiszące. Są krzesełka. Jest grill. Jest podpałka. Co tu jeszcze jest? No, takie hawajskie chciałem zrobić. Bo widziałem w Ikei, ale nie wyszło. Chociaż mi się podoba. Na biało pomalowane, bambusowe patyczki.
lubię tak czasem tu sobie posiedzieć. Na wiosnę najbardziej, bo latem to już za bardzo słońce praży. I zobaczcie. Wrze olej. Czy się ładnie gotuje. Zaraz to przerzucę. Nie wiem, czy będzie... O, widzicie, jak to ładnie teraz podeszło. Będę mniej mówił, więcej robił. Okej. Nie wiem, ile kurczaka się smaży, ale krótko. Bo to jest pierś kurczaka rozwalona. Po polskiemu schabowakowi. A, to się zrobił, to się przypiecze. Będzie gites. Podłożę tu, podłożę tam. Spróbuję. No, za mało soli. Tak to wygląda. Może zdjęcie zrobię. O. Okej. Ciemno jest, jak widać. A czy nic nie widać? Te pomidorki, co robiłem, samolot latał. No ale trudno. Jest już po 6:15, także ciemno musi być. Zapomniałem o mojej dachowej, czołowej. Zobaczcie, może być. Czekajcie, żeby się tak nie odbijało za bardzo. Jeszcze troszeczkę. Oczywiście to jeszcze będę chciał zapiec wszystko, bo nie jest po prostu smażone i każde... O, tutaj już się ścięło z powrotem. Już pokazuję, ścięło się z powrotem masełko. Także jest zimno, nawet blisko grilla, ale zrobię to tak, że wrzucę wszystkie moje te, które chcę, żeby były podgrzane, na przykład dla mnie, tam na ten jeden obiadek, w żaroodporną, przezroczystą miskę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Dobra, ja już to przerzucam. Jeszcze mam tylko dwa kotleciki malutkie. O, widać, romantyczne dwa kotleciki. Sąsiedzi. No, tak się rozpaliło. Podrzucałem troszeczkę drzewka. Jeszcze podrzucę. Co tam? No tym razem będę chciał. O! Położyć coś takiego. To już żaroodporny. Jak położę, to wytłumaczę. Mamy tutaj mojego skabuszczaka. Oj, za ostre światełko. Mamy bigos. Znajdzie się. Wszystko się znajdzie. To, co miałem mieć. Bigos, pieczarki, ziemniaki. Kalafior. Surówka czeka tylko u mnie na górze. Nie wiem, czy to da radę, czy nie pęknie, czy w ogóle coś z tego będzie. Zgaszę te swoje światełko, bo mi przeszkadza. Ale jeszcze to wszystko zakryję foliką. Dobra, światełko i folika. Ojeju, jedną ręką. Czekajcie, ja jakoś to będę odleciała. Zostawiam was na chwilę.
Ale tak to wygląda. Takie płomienie, taki żarnik. Jak wam się kuchenka zepsuje, nie panikujcie, jak macie grilla, zrobicie obiadek, zrobicie kolację. Może nawet będzie lepsza niż to z podgrzewanej mikrofalówki, na pewno. Wybrałem kotleciki takie, które wydawały mi się niedosmażone. Tamte inne próbowałem, bo takie urwałem kawałeczki. Są super. No ale czuć tym tak zwanym dymem, wędzarką czuć. Tak to wygląda po zgaszeniu światła. Jest super. Jestem naprawdę w miejscu, gdzie jest minus chyba ze 2 stopnie. Ale jest super, jak na Hawaje. No nie wiem, moje Sony tak filmuje, jakbym może miał, nie wiem, inny telefon z lepszą nagrywarką. Może by nagrywało lepiej. Są telefony, co nagrywają w ciemnościach, ale nie wiem, które. Z chęcią bym Samsungi podobno. Chociaż... Kapi, gdzie jesteś? Słyszałem, jak pies wyszedł. Pies! Mordelizał. Czekajcie chwilkę. Dobrze. Przykryłem moje jedzonko folijką. Udało mi się. Dlatego przepraszałem, ale zobaczcie, jak to wygląda. Ja nie wiem, czy słychać, ale tam coś wrze. Tam normalnie coś się dzieje. No i dobra. I tak musi być. Tak miało być. Tak mi się wydaje. Jeżeli się pomylę, poprawcie mnie. Tak wygląda w żaroodpornym... W żaroodpornej misce podgrzewanie jedzenia, gdy kuchenka nam się zepsuje. No to co? Co mam wam życzyć? Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Dawajcie se radę. Szczerze mówiąc, wyszło. Wyszło. Przekładam właśnie to wszystko, co jest z tej przeźroczystej osłonki. No, mój schabowy. Jeszcze tylko mielone. Smacznego wam życzę. Jeżeli chcielibyście coś takiego robić, no bardzo zapraszam. No, jak wam... To znaczy nie. Jak wam się zepsuje kuchenka dopiero. No, siema!